Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku tutaj na moim kanale. Dzisiejszy temat jest to powódź, która ma nastąpić w Polsce w przyszłych latach. Jeżeli chodzi o przyszłe lata, no to 2021 do 2024 najpóźniej. Tak naprawdę ten film to jest kontynuacja mojego filmu bodajże, no nie chcę was skłamać, ale chyba z kwietnia lub maja, w którym mówiłem o powodzi. Film już tam dosyć daleko zaszybował, jest tam sporo odwiedzin. No to, co tam ludzie piszą, no to to jest w ogóle no, taka komedia trochę, tak? No bo jestem tutaj, nie wiem, jakoś, jak to nazwać w ogóle? No brany za jakiegoś niepoważnego człowieka, że ludzi oszukuje, że robię sobie w ogóle żarty z ludzi, że takie rzeczy w ogóle nagrywam. Nie, nie, tu chodzi o to, że ja miałem swoje jakieś poczucia. Po drugie, stare przepowiednie, jest takich przepowiedni wiele, w których pojawia się wiele razy temat powodzi, jakiegoś potopu, czy coś z tym związanego. Ale co jeszcze ciekawe, jeżeli chodzi o moje wiadomości, które dostaję od was na maila, nawet jeżeli chodzi o komentarze, możecie sobie przejrzeć te moje filmy z ostatniego miesiąca, to wiele osób pisze, ale w 1/4, nawet 1/3 wiadomości pojawia się temat właśnie jakiejś powodzi, jakiegoś zalania wodą. Tak samo tutaj przecież możecie sobie cofnąć wstecz. Iwona przecież była gościem jednego odcinka i też mówiła właśnie o tym, o tych swoich ciekawych wizjach. No słuchajcie, to jest temat bardzo ważny. Potraktujcie to jako taką drugą część tamtego filmu. Być może to, co powiem, no bo tak, to co teraz wam powiem, to na pewno może wiele osób to już słyszało, ale dlatego to też mówię, no bo w komentarzach ktoś, nawet parę osób wiele razy pisało, żeby tutaj jakby to nagłośnić, żeby o tym powiedzieć. Więc sam uważam, że to nastąpi. Nastąpi takie zjawisko, to będzie oczywiście związane z wojną, ale to będzie spowodowane z po prostu czynów człowieka, tak? To będzie spowodowane działalnością człowieka właśnie podczas działań jakichś militarnych w sferze po prostu wojny, tak? Dobrze. Pokrótce o co chodzi. Przeanalizowałem sobie te materiały, które od was dostałem, które też, o których piszecie. I faktycznie spowodowanie takiej wielkiej fali tsunami, bo tak, no powódź skąd się może wziąć, tak, jeżeli chodzi o nasze Morze Bałtyckie, no musi ta woda skądś napłynąć. Może się przelać przez jakiś kontynent, tak, ja tam o tym mówiłem już w tamtym odcinku. To nie jest jakiś, nie wiem, rzecz, która jest niewykonalna, jest to bardzo proste do wykonania. O co chodzi? Chodzi o to, że każdy kraj, który posiada elektrownie jądrowe, może stworzyć bombę atomową, która przy mocy około 200 megaton, może być to jedna bomba lub może być to zespół bomb. Jeżeli taki ładunek umieści się gdzieś w jakimś danym miejscu, w specjalnie wybranym miejscu, można po prostu spowodować falę tsunami, no, która może być wysoka na kilometr, nawet więcej, i spowodować po prostu katastrofalne skutki. Możecie sobie wpisać w Google, możecie sobie wpisać w jakąś wyszukiwarkę. Chodzi oczywiście, wiele osób już wie o co chodzi. O co chodzi? Powtarzam się, ale chodzi o scenariusz Sacharowa. Czyli najgorszy z możliwych scenariuszy wojennych. W rzeczy samej chodzi o stworzenie bomby jądrowej, lub tak powiedziałem, kilku bomb i umieszczenie ich w danej części, na przykład oceanu czy morza, a następnie odpalenie i wywołanie takiej fali tsunami
Oczywiście w specjalnym miejscu, tak? Bo jeżeli wrzucimy taką bombę gdzieś na środku, nie wiem, Pacyfiku, no to ona tam w każdym kierunku jakby się to rozpłynie i spowoduje małe jakieś skutki, mniejsze przynajmniej. A jeżeli się to ukierunkuje w jakimś specjalnym miejscu, no to można po prostu stworzyć ogromną katastrofę. I teraz tak. Wrzucę wam tutaj pod filmem, możecie sobie zobaczyć, będzie pierwszy link do zobaczenia, możecie sobie obejrzeć cały film o tym całym scenariuszu. Zobaczycie sobie, że to jest po prostu no, aż niewiarygodne, że takie coś istnieje w ogóle, że takie coś można wykonać. I jako tako, taką bombę można przetransportować w dany obszar, na przykład za pomocą samolotu, i zrzucić na przykład do morza, oceanu. Tak samo na przykład za pomocą torpedy. Torpedy dalekiego zasięgu, takie torpedy oczywiście od wielu lat posiada Rosja, które te torpedy jakby zostały stworzone do tego celu. Możecie sobie też wpisać w wyszukiwarce, też przestudiowałem mniej więcej, nie chcę dzisiaj wam szczegółowo mówić o co chodzi, tak? Ale możecie sobie wpisać, żeby tutaj nie chcę was też zanudzać, możecie sobie wpisać oceaniczny system multifunkcyjny status 6. No, torpedy tego systemu w rzekomym przecieku zaprezentowała Rosja. Było to jakieś spotkanie w Soczi, gdzieś to pojawiło się takie zdjęcie w gazetach, nie w gazetach, w internecie to gdzieś wypłynęło i potem bardzo szybko zniknęło. A oczywiście w USA stwierdzili, że to było celowe, że to była taka zagrywka, celowy przeciek. No i była tam opisana taka torpeda, która może po prostu zabrać ładunek od 2 do 100 megaton. Może poruszać się z szybkością około 200 km na godzinę na odległość 10 tysięcy km. Tak naprawdę też na tym filmie możecie sobie zobaczyć w linku. Tak samo można by taką bombę nawet umieścić po prostu na zwykłym statku, gdzieś podpłynąć w dany obszar, spuścić bombę na dno, odpłynąć spokojnie i po czasie odpalić. To są po prostu rzeczy, które da się zrealizować i naprawdę ludzie nie wierzą, że jakaś powódź, jakieś coś, ale to jest bardzo możliwe w tych czasach. W opisie, tak wam powiedziałem, wejdźcie sobie, możecie sobie zobaczyć cały ten materiał. Tak jak powiedziałem, moim zdaniem, w moich przeczuciach, cofnę się, powiem to jeszcze raz, w moich przeczuciach było tak, to nie była taka wizja, tylko to jest troszkę inaczej, inaczej to odbieram, takie jakby informacje, poczułem takie po prostu coś, że trzeba będzie ratować ludzi, po prostu przed krzywdą się stanie, krzywda ludziom, tutaj akurat na północy Polski i że fala jakby napłynie od Niemiec tutaj, tak, czyli od zachodu. Jeżeli ktoś nie oglądał mojego pierwszego filmiku, może sobie zobaczyć, tam odpisywałem możliwe takie miejsca, w którym mogłoby takie coś się wydarzyć. Więc myślę, że dane państwo, no nie chcę mówić, jak akurat na przykład Rosja, tak? Ale powiedzmy, że jest jakieś państwo, które może się posunąć do takich kroków i spowodować taki kataklizm dla ludzi, dla ludności i no i tyle. Piszcie, słuchajcie. Czekam oczywiście dzisiaj, jak widzicie, temat tylko tej powodzi. Nie chcę już mówić o tutaj kolejnych snach. Mogę wam tylko zdradzić, że miałem dzisiejszej nocy też ciekawe sny, aczkolwiek nie zamierzam akurat jeszcze tutaj tematu rozwijać. Na poczcie mam tam gdzieś parę wiadomości, które niebawem gdzieś tam opracuję. Jeżeli chcecie, żebym jakieś poruszył inne tematy, no bo teraz rzucam jakoś cały czas te sny prorocze. Zobaczymy jak się to ułoży, ale ja najbardziej czekam na wasze wiadomości, tak więc słuchajcie, dziękuję za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na kolejne i pozdrawiam serdecznie, hajka!